Siemano widzowie, witam w kolejnym odcinku na moim kanale, a dzisiaj będzie parkour przygotowany przez Jagiełła specjalnie dla jednej osoby, którą bardzo lubicie na tym kanale oglądać, a jest to oczywiście Milki. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich widzów bardzo serdecznie. Słuchajcie, Jagieł, jak wiecie, przygotowuje dla mnie różne mapki, które sobie przechodzę albo z siostrą i tak dalej. Dzisiaj przygotował mapkę, w której powiedział, nie bierz siostry, weź Emilię, sprawdź ją, więc domyślam się, że będzie to o wiele trudniejsza mapa niż zazwyczaj jest z moją siostrą. Czy Emilia, jesteś gotowa na tą, że tak powiem, wyprawę? Nie, jestem gotowa, bo ja jakby wiem, że ja jestem na poziomie twojej siostry ogólnie, no nie? Jeżeli chodzi o każdy prawdopodobnie kontekst tutaj zawarty w tej mapie. Z wiedzy ogólnej w szczególności na pewno. Tak, myślę, że też to ja jestem, wiesz, jak jestem wypłukana z wiedzy w momencie, jak ja mam sesję i egzaminy, ja po prostu... Słuchaj, no dzisiaj to sprawdzimy, zobaczymy, jak dobrze ci pójdzie. Oczywiście widzowie, łapka w górę i subskrypcja, jeśli chcecie kolejny odcinek. I mamy zamknąć Emilię w kolejnej głowie, tym razem mamy szkieleta. Taki, jak ja zawsze buduję, takie rozjechane te szkielety, ale... W sensie moby ogólnie. Taki prostokąt, prawda, robi, nie kwadrat, takie... nie? Ale to dlatego, że już po prostu jest zmęczony po prostu. Dobra, chodź, lecimy do środka. Tu jest przycisk, z którym wystartujesz całą, prawda, zabawę, więc uwaga, proszę bardzo. Klikaj. No dobra. A, i tylko ty poszłaś, dobra, czyli muszę ja też kliknąć. Dobra, no to w takim razie zaczynamy sympatycznie od parkoura. Ja powiem ci tak, ja przełączam się na survivala i ja spróbuję sam również przejść to wszystko, żeby nie było, że jestem takim tutaj tylko obserwatorem, więc sprawdźmy to, okej, tutaj, tutaj, dobra, tutaj, o, jak nie muszę tego przejść, bo to nie o mnie chodzi, to mi idzie wybitnie. Dobra, tu, okej, o, jest, na drabinkach już. Dobra, tutaj, okej, teraz tu. Okej, nie, no dobra, idzie ci, powiem ci, Emilia, że idzie ci póki co. Fantastycznie chyba. Wybitnie. No. Dobra, tu, okej, tu. Ja mam całe ręce spocone, nie? Naprawdę. Dobra, no ja przeszedłem za pierwszym razem, nie? Musisz dać radę, bo to miało być trudne, widzę, że jest nawet i proste. W sensie moja siostra by sobie raczej nie poradziła, ale dałaś radę. No dobra, no to drugi parkour. Okej. Ten będzie ciekawy, no. Dobra, ja ci powiem, co trzeba zrobić. Dobra, tak. Okej, o, i będzie skok. Jak ci się... Ej, nie ma... Dobra, tu w ogóle nie ma checkpointu zrobionego, teraz widzę. Jeżeli spadniesz, to jest koniec. A, to koniec mapy, to mogę spać w takim razie i nie przechodzić dalej tego... Ja ci wtedy przeteleportuję albo... Nie. Albo Jagieł cię tam przeteleportuję, jak będzie trzeba. Nie. Dobra, uwaga, idę dalej, żeby... Okej, okay. O nie, co ja tu mam zrobić? A, tu mi się nie udało! No, jest ja kurczę ciekawie. Tego. No musisz postawić, jakby odpalić tłok i wskoczyć. Okej. Wow, jest, dobra, udało ci się. No dobra, no ja nie muszę tego przechodzić. Jestem w szoku. Aha! No co, nie muszę, bo to nie o mnie chodzi, Dzisiaj ty przechodzisz tą mapę, bo ja mniej więcej wiem, co tu jest, więc dla mnie to jest bez sensu. No dobra, i co to za drzwi? Kolejne, to musisz, no, ja dostać się z tego labiryntu. No dobra, no to w takim razie ja robię mój trik życia, czyli po prostu idę na ukos, aha. Okej, okay, dobrze, jak ja to przemyślał. No jak to przemyślał, to jest prawda, ale... Okej, tu mam dziurę w dół i ja mam paść na dziurę w dół, czy nie? No, powiem ci, że w takim razie musisz to chyba sprawdzić. Czekaj chwilę, właśnie ja tutaj przekminię to jeszcze. Moment, bo tu jest dziura, muszę zapamiętać sobie, gdzie ona kurde moli jest. Dobra, tutaj jest dziura. Widzisz, Jagieł tutaj lata, ja widzę, jak lata na spektatorze, teraz. Ale Jagieł, możesz się odezwać. Wiesz, o czym zapomniałeś tu? O popłytkach? O popłytkach, bo teraz ona zna dokładnie drogę, gdzie była, a tak by się jej to totalnie pomieszało. No, wtedy były, jak moja siostra to przechodziła. No ale dobra, nieważne. To co? Aha, no skakuj tam, no. W ogóle. To jest to, dobrze, musisz tam iść. Dobra. Okay. Dobra, lecimy na dół i uwaga, no, pora na test wiedzy ogólnej, matura 2024, bajagie. Boże, najgorzej, ja nie chcę się tutaj ośmieszyć. Nie, jeszcze jakaś matematyka. Ja będę miał książki. Nie, rozwaliłem książkę, a ja jestem na game modzie, nie mam tej książki, co to było, Jagieł? Nie wiem. Dobrze, a więc uwaga, mamy już przygotowane pytanie, widzę, nie będziecie go widzieć, bo mi Jagieł wysłał tutaj. 2 lata temu byłem 3 razy starszy od mojego brata. Za 3 lata będę 2 razy starszy od mojego brata. Ile mają teraz lat? Ej, no dobra, ja potrzebuję kartki w ogóle, żeby to obliczyć, chcę teraz pisać, wiesz, jakie są trudne pytania, dobra, czekaj, albo mogę sobie... Dobra, jakoś czekaj, 2 lata temu, okej, okay? No. Czyli w 2022 roku. Ojej, to się skomplikujesz chyba bardzo. 3 razy starszy od mojego brata, a za 3 lata... Ja pierdzielę, nie, ja już mam po prostu dosyć. Dobra, ja mogę strzelić, czekaj. O, wiem, dobra, ile mają teraz lat?
Ja po prostu mi mózg paruje, nie? Czekaj chwilę, czekaj. Czekaj, dwa lata temu byłem 3 razy starszy od mojego brata. Za 3 lata będę 2 razy starszy od mojego brata. A, okej. Okay. Okej. Okay. Dobra, to jest w ogóle takie pytanie. Dobra, ja już wiem. W sensie jakby... to jest bardzo podchwytliwe pytanie. Tak ci powiem. Mm-hmm. Bo tu wcale nie trzeba myśleć dużo. To jest szczerze mówiąc bardzo proste pytanie. No słuchaj, 2 lata temu byłem 3 razy starszy od mojego brata. Za 3 lata będę 2 razy starszy. On mógł mieć 3, a ja będę 9, bo 3 razy tak? To ja Ej, dobra, czekaj, to się teraz mi jakoś komplikuje. Bo dwa lata czekaj, temu... czekaj, bo ja sobie daję taką ten, że ten brat miał 3 lata 2 lata temu, a ja miałem 5. Ja mam teraz 5. Miałam teraz 5. Dobra, 5, a za 3 lata będę miał 8. 8, czekaj, i będę 2 razy, on będzie miał za 3. Nie, ja już się pogubiłam, bo ja nie mam kartki, ja potrzebuję tej normalnie, to rozpiję to zrównanie przecież. No, całe no to, do zrobienia. No to nie wiem, no to strzelaj w takim razie. No to strzelam 10 i 20. Czekaj, albo o, ja mam najlepszy pomysł, jak to zrobić. 10 no. lat. 2 lata temu byłem 3 razy, czyli 8, 8 i... No... 18, tak? Okej, okay, no. 8, 18, tu jest 15, czyli to jest poprawna odpowiedź. Tak bym to... Aha, to nie jest poprawna odpowiedź. Ale mam... Co? Ale jak to nie jest poprawne? Ej, na mój ludzki rozum! Ale czekaj, ale to, ja rozumiem, ale rozumiem, no tak. Rozumiesz, 2 lata temu był... Miał był 3 razy starszy, czyli 5 i 15, razy 3. Czyli 3 razy, zgadza się. Za 3 lata będą za 3 lata będzie 2 razy starszy, czyli faktycznie będzie 10-20. Czyli tu jest błąd, jak wiem. Ale ile mają teraz lat, więc... No teraz mają 7-17. ...tutaj po prawej stronie. Jak wiem, co poszło nie tak? Ej, dobra, matma nas przerosła. To ja nawet tego nie rozumiem. No nie no, dwa lata temu byłem... odpowiedź jest 7 i 17. No tak, bo to by pasowało. Dobra widzowie, wszystko się wyjaśniło, po prostu jak ją zamienił kolejnością. Ale dobrze odpowiedziałaś na początku, tylko po prostu trzeba pójść w tą stronę, czy jesteśmy tutaj. Punkt. Tak, masz jeden punkt. Parask ewidekatriofobia to znaczenie silny lęk przed teściową, czy paniczny lęk przed piątkiem 13. Ja pierniczę, ej, szczerze nie mam pojęcia. Czekaj, ja to próbuję. Zobaczcie, że tu jest tria, no nie? Triafobia. Paraskevideka triafobia. Jakby ja to wiesz, po prostu, jak to się nazywa, etymologii ile słowa, no nie? Ja mówię, że to jest po prostu piątek. Siedem przed teściową, nie wiem, nie słyszałam o takim, to musi mieć łatwiejszą nazwę, a paniczny przed piątkiem 13, no tu jest ta tria. Sprawdźmy to? Dobra, jest, udało się. Jest, okej, dobrze. Dobra. Do asymilatów zalicza się produkty fotosyntezy. Zwykle są to glukoza, sacharoza i skrobia, dwutlenek węgla, sacharoza mogę i skrobia. Mogę już wyjść z tego serwera, czy jeszcze nie mogę? Ja tego pytania nie znałem, przysięgam. O kurde. O jeny, dobra. Do asymilatów zalicza się produkty fotosyntezy. Co to jest kuźwa fotosynteza? Czekaj, ja pierdzielę, ja nie mam pojęcia po prostu, no ja to nie mam, wiesz jak mi mózg, to czekaj. Hola, hola. Powiem, roślinki mają fotosyntezę. Dobra, w obu jest skrobia, widzę, i sacharoza, tak? Po lewej mamy tutaj, prawda, glukozę. Glukoza jest cukrem, a dwutlenek węgla, prawda, jest... Co się śmiejesz? Nie, nic, po prostu uśmiałem się jak nigdy. Bo co, bo powiedziałem, że to jest fotosynteza? Tak, co to jest fotosynteza, tak, mnie to mega rozbawiło. No nie wiem, no to co? Tlenek węgla jest taki trochę... Nie podoba mi się on tutaj i mam wrażenie, że to jest glukoza, sacharoza i skrobia. No dobra, no to strzelaj no. Dobra, no to idę w tu... Dobra, ej, szczerze to był naprawdę czysty strzał. Ile jest krajów na świecie? 195, oj. 241. No nie wiem, szczerze, 241. Nie wiem, może pewnie są jakieś afrykańskie małe kraje, których ten daje tu... No okej, okay, to jest niestety odpowiedź. Niestety, ale dobra. 195 w tym momencie jest zarejestrowanych państw. ETP, Milkarz, do Szczypson, pyk, chodź tu i lecimy tu. Dobra, no przeszłaś przez ten test. Niesamowicie łagodnie, o dziwo. Dobra, teraz pora na kole... O kurczę, dobra, wpadłem sobie do lawy. A co tu się dzieje? A... Tutaj masz, że tak powiem, spacer po linie. Tak a to bardzo nazwał. Ciekawe, bo zazwyczaj wyświetla się tutaj, prawda, bloczek, a tutaj się on nie wyświetla, gdzie iść, więc idę na ślepo. Ja sobie wziąłem barier bloka i widzę w tym momencie, jak wygląda twoja trasa i w którą stronę powinnaś iść i tak dalej. Ogólnie zasada jest taka, że nie można używać tutaj shifta.
No to słuchaj, taka zasada w ogóle to jest bez sensu. Ta zasada jest bez sensu. Bo ja tutaj dlaczego? No bo ja tutaj nawet nie widzę stare... Gdzie ja idę? Bo ja tutaj nawet nie widzę linii tych bloków, rozumiesz, nic nie widzę. Ja jestem ciekaw, kiedy dojdziemy do tego momentu, w którym Jagio postanowi z barier bloków zrobić labirynt. I to będzie... Ja to będzie koniec, nie? Jak będzie trzeba w labiryncie w taki sposób pójść, nie widząc nic dosłownie. Żadnej jakby ściany. Czy ja się wstąpam? Nie, powiem ci, że dobrze idziesz, jest tutaj tylko jedna trasa. Dobra, bo kurde, jakby, nie wiem, cały czas idę do tyłu i się zastanawiam. Za 15 sekund strzelam z łuku. 15, 14, nie, no nie, 14, no tego szybko, proszę cię. 13, 12, 11, wiesz, ja nie dojdę 10, takim, o, takim 9, 8, zostaw mnie. 7, zostaw mnie. Daj mi spokój. 6, człowieku, daj 5, mi spokój. Szybson, przestań. 4, nie, 3, nie. 2, nie. 1, 0. Zdążyłaś. No dobra, nie ma, w takim nie ma, razie znajdź odpowiedni przycisk. Okej, okay, ja te przyciski mogą mi coś zrobić, mam nadzieję, że nie. Dobra, no nie, to wydaje szybka, mi się, że jest po prostu jeden przycisk, który po prostu ci to otworzy, który, nie mam pojęcia. Ja też jeszcze nie mam, ale spokojna głowa, ja to ogarnę, słuchaj. Wydaje mi się, że to dobrze. Może być jakiś na dole. Tak, wyczuwam. O, jednak no, coś elegancko. Się dzieje. Jednak coś dobra. Się dzieje. Ale czekaj, który to? Otworzyłaś już chyba, no. No tak, ale muszę tam wejść, dobra. To jest chyba ten. Okej. Okay. Okej, okay, udało się. Sorry. Dobra. Aha, fajnie, że ty tak po prostu tutaj przechodzisz, nie? Zarąbiliście. No tak, tak, no bo ja jestem tutaj, jestem, prawda, mistrzem gry, nie? To ja mogę zrobić co chcę. Dobra, tu. Okej. Okej. Okej, to jest chyba bardzo... A bo dobra, jednak idziemy w miarę. I co, i ty nie zginiesz, tak? Będziesz się tak obijać i nie zginiesz? No tak, słuchaj, ja bardzo lubię kaktusy, jestem odporna wobec takowych zachowań. Dobra, jesteśmy dalej, jesteśmy. No w takim razie wtedy przed tobą tutaj, prawda, strzelanie z łuku. No nie, i jeszcze Jagiem jeszcze, że mam sobie w łeb strzelić, wiesz co, Jagieł, dzięki, nie? Dzięki, Jagieł, po prostu dzięki. Jaki to jest enchant? Power 5 Infinity, no dobra, okej. Jak idzie? Uwaga, jest pierwszy przycisk, idzie, mamy to! Poszło. Jest, uwaga, drugi. O nie, to jest coraz dalej. No najgorzej, jak? Ja mam, wiesz, jaką wadę wzroku, ja to nawet ty, nie no nie trafiłaś, tego. To się nie, to nie powinno się trafiło zaliczyć. Tam. Nie powinno się zaliczyć. Ale się zaliczyło. Dobra, bo po prostu nie widzisz, Jezu, to aż tak dużo oj, tego, oj. Wiele tego. Oj, okay, o, dobra, o. Jest. Uwaga. Dobra. O, joj! Okay, i... Dobra, i... O, nie ma! O, nie ma! Ja nawet nie dowidzę z moim wzrokiem i nie widzę tam w ogóle tej lampy. O, dobra, padło, poszło, pękło. Okej, udało się, cudownie. Kolejne. O. No dobra, najgorzej, teraz to już kolejny labirynt, tym razem pajęczyny. Tak jest, dobra, tu, okej. Okay. Ja zobaczę, co mamy przed sobą. Okej, okay, dobra, już wiem, co mamy przed sobą. Dobra, ej, dobra, bardzo szybko ci to poszło, dobra, git. No to w takim razie przed tobą... Przed tobą w takim razie rebus. Nie. Gdynia kota nie ma. Ale jaka gdynia? A, gdyn. Gdy kota nie ma, myszy harcują. O kurczę, ty, ej, dobre, szybko ci to poszło. Okay. Moje gratulacje, nice. Gdy kota nie ma, myszy harcują, takie jest rebus. Dobra, idziemy dalej w takim razie. O nie, dostałem to samo, co ty. Ale dlaczego takie coś dostaliśmy? A, no, tutaj trzeba zrobić parkour w tym momencie. No i okay. Co, ja mam rozumieć, że coś takiego zrobić tutaj, tak? Kaktusowy parkour. Dobra. Ała. Oj. Ej, do. O nie, spadłaś. Cię tak, niestety, widzowie, dobra, od nowa lecimy. Ała. Ja tutaj czuję jakąś nadludzką siłę. Przeszedłem. O nie, to jest, o nie, dobra, muszę sobie sklirować ekwipunek. Dobra, tutaj i uwaga, ostatni skok. Nie poszło, nie udało się jeszcze raz. I od nowa, i cała zabawa od nowa. Jest mi przykro, nie? Ewidentnie, autentycznie. Ja sobie wezmę tu łuk, prawda, żeby móc w ciebie jeszcze tutaj. O! No, czy ty się dobrze czujesz? No nie, ja nie miałem tego przeskoczyć, jestem po prostu jakaś, nie wiem, no. Uwaga, czy mi sobie trafię? No, żeś tak trafił. Co że... jest? Zniszczyłem obraz! Dobra. No kurde, ej, ja nie wiem, ja mam po prostu jakiś IQ, jak to przejść. Dlaczego ja tego nie miałem zrobić? Najprostszej rzeczy na świecie, nie? Ała. Czy mi wytłumaczysz, Filip, co ja robię źle? Dostałaś i tak przeskoczyłaś, dobra, no git. Okej. Okay. Nie rób tego, bo jakby... No, no ja pierniczę, nie wiem dlaczego. Jak to jest mieć mniej niż 5 IQ, widzowie, nie wiem. Jak nie wiesz? No dobra, wiem, bo ja mam 4. O nie, to nie można na resprincie zrobić, to trzeba oczywiście, wyczekać. Oczywiście, że można.
Pa. Widzisz, da się. Okej. Dobra. Okej. No stary, ja mam naprawdę problem. Nie wiem, jak mam tutaj doskoczyć. Co mam zrobić? No i widzisz, udało się. Moje gratulacje. Dobra. Szukamy odpowiedniego przejścia, ale wykliruję ci ekwipunek. Żebyś nie miała już tego. Czemu mi usuwasz rzeczy? No bo miałaś tą czaszkę, żebyś widziała normalnie, a nie żeby to było jakieś utrudnienie tutaj. Okay. To było utrudnienie na tamten parkour. Chyba. Dobra. Lecimy dalej. Czekaj, to jest, szukam obrazu jakiegoś, który spowoduje przejście do Narni. Dobra. Poszukaj. Jestem pewna, że ten obraz właśnie był tutaj. Tak coś teraz mi się wydaje, że mi się wydaje, że już pominęłaś. Aha. A już wiem, gdzie on jest. Już sprawdziłem. Dobra. A czemu w takim razie ja to pominęłam? Bo nie odpowiednio dobrze szukałaś. Myślę, że to jest najbardziej prawdopodobne, wiesz? Co? Dobra. Okej, okay. Czy... No powiem ci, że... No dobra, no ja nie mam co wam tu powiedzieć po prostu. No szukasz przejścia. Jest ciężko. No i co? Jest ciężko. Jest! Poszło, dobra. Dobra! Ja cię wystraszyłam gratulacje. W ogóle. Ej, dobra, czekaj. No tak, tu była jeszcze jedna książka. Tu była jeszcze jedna książka. To w ogóle poszło się stąd. Najpierw weź chyba tą i zobacz, co tam jest. Szczęść Boże, witaj Emilio. Wiem, że twoje ulubione miejsce to biblioteka, więc przejdź labirynt, a po drodze rozpoznaj wiersz. O matko. Nic dwa razy się nie zdarza i nie zdarzy. Z tej przyczyny zrodziliśmy się bez wyprawy i pomrzemy bez rutyny. Choćbyśmy uczniami byli najtępszymi w szkole świata, nie będziemy repetować żadnej zimy ani lata. Jest to Wisława Szymborska, nic dwa razy się nie zdarza. Dobra. Dobrze. Jakby się myliła, to powiedz, bo ja nie wiem. To była Wisława Szymborska. To był jeden z tych prostszych, okej? Okay? Lecimy dalej. O kurczę, tego nie znam, powiem ci szczerze. No, od prawieków w całym świecie, kogo kolka w boku gniecie. Każdy sobie pierdzi chętnie, cicho, smutno lub namiętnie. Ja stary, młody, mały, duży, wszystkim dym się z dupy kurzy. Każdy chętnie portki pruje bliźnim pod nos. Popierdujesz. To jest Filip Szczypka i Nie, to jest Mateusz Jagielski, ballada o gównie. Okej, okay, dobrze, no nie znałam takich, prawda? Ej, nie, dobra, szczerze mówiąc nie mam pojęcia, kto to. Ja nie wiem. Jak ja napisał, że to jest Fredro, Aleksander Fredro. Ten od zemsty. Okej, that's ciekawe. Chyba that's ciekawe. Tak, Zemsta, śluby panienskie, bardzo miły autor różnych dramatów romantycznych. Autor pieśni różnych treści. Dobra. Tak. Gdzie są jeszcze jakieś książki? No właśnie, książki? Nie wiem, no powiem ci, że ja tutaj szukam też wyjścia jednocześnie. Jak się natknę na książkę, to... O, mam kolejną książkę, dobra, cudownie. Biega, krzyczy pan Hilary, gdzie są moje okulary? Szuka w spodniach i turducie. W prawym bucie, w lewym bucie. Wszystko w szafach poprzewracał. Masa, szlafrok, palto, maca. Skandal, krzyczy niedowiary. Ktoś mi ukradł okulary. Kogo to mamy? Wiersz. Tuwim. Chyba, nie? Właśnie, kurczę, moja pierwsza myśl to był Brzechwa, ale możliwe, że Tuwim. Wydaje mi się, że Tuwim. Prosimy o checklist. Prosimy o checklist tutaj. Wiersza. Nie jestem pewna. Możliwe, że to był Brzechwa, ale nie wiem, ja nie znam się akurat. Tuwim. Dobrze powiedziałaś. Cudownie, dobra. Moje gratulacje. Kurde mol, ja tutaj do góry, ja zobaczę, czy tu gdzieś są jeszcze jakieś książki. Czy tu gdzieś jest wyjście? Nie, bo wyjścia nie ma. Książki, biblioteki. Pamiętajcie, nigdy nie ma wyjścia z biblioteki, nigdy. Nigdy, tak, to jest studnia bez dna. Jak już wejdziecie, to już nie wyjdziecie. Mhm. O, dobra, mam kolejną książkę. Dobrze, to poproszę w takim razie, może ty, Szybson, swoim głosem... Dobrze, ja w takim razie przeczytam, a zobaczymy, co ty na to powiesz. No? Okej, okay, książka jest pusta. Nie było no dobra, tematu. No to wiesz co, wydaje mi się, że to moja wiedza jest w takim razie. Tak, to była Szypuła, pusta książka. Sesja 2024. Ej, kurde, ja jestem o, jest kolejną niebie, książkę, ona... mam, dobra, uwaga, sprawdzam ją. I mam, jest, nie jest pusta, dobra, uwaga. Gdy znów do murów... klejstrem świeżym przylepiać zacznę... Kurde, to są jakieś losowe słowa, czy co? Nie, ty to musisz przeczytać, bo ja nie umiem czytać wierszy. Ty umiesz czytać taki poprawny... No co ty to gadasz? Czekaj, gdzie ty tu jesteś? No nie wiem, no ja skoro wiedzieć, gdzie ty jesteś. Tu, uwaga, proszę bardzo, czytaj to. Ja nie umiem tego czytać. To jest pisane takim językiem, że to są w stanie tylko przeczytać ci, co studiują McDonalda studiują. Spaduwa, dobra. Gdy znów do murów klejstrem świeżym przylepiać zaczną obwieszczenia. Gdy do ludności, do żołnierzy na alarm czarny druk uderzy i byle drab, i byle szczeniak. Już koniec? Odwieczne kłamstwo ich uwierzy, że trzeba iść i z armat walić, mordować, grabić, truć i palić. Szczerze powiedziawszy, nie mam pojęcia, strzelam może jakiś Różewicz tutaj, nie wiem, naprawdę nie wiem.
Dobra, ja też będę strzelać. Moim zdaniem Adam Mickiewicz. Dobra, Jagiu Rapsow, kto to? Okej. Kto te wiersze wymyślał? Kto to tutaj dawał w te książki? Jagiu nie wie. Tuwim, nawet Tuwim. Okay. Nie wierzę, że to jest Tuwim. Daj mi tą książkę. Ja jestem w stanie uwierzyć, no ale powiem ci, że okej, no dobra. Ja kopiuję to i wrzucam to w internet, sprawdzam, co, czyje to jest. Uwaga, dowiemy się zaraz, czyje to jest. Dobra, faktycznie Julian Tuwim. Do prostego człowieka. Tak, ale on jest, kurczę, to jest niezły wykręt. Dobra, no i co, i ty szukasz dalej tego? O, znalazłem kolejną książkę, Ja jestem naprawdę słaba, ja nie wiem, czy ja je widzę, czy ja jej nie widzę, sensie. A nie, to jest ta sama książka chyba, która była przed chwilą. Tak, dobra, to nie. No powiem ci, że ty jesteś chyba daleko od wyjścia, wiesz? Wiesz co, bo ja wchodzę w każdy zakamarek, żeby po prostu właśnie te wiersze czytać, wiesz? O, właśnie tutaj chciałam przyjść. No to wiesz tą książkę. Dobra. Zasadził dziadek rzepkę w ogrodzie. Chodził tę rzepkę oglądać co dzień. Wyrosła rzepka, jędrna i krzepka, schrupać by rzepkę z kawałkiem chlebka. Więc ciągnie rzepkę dziadek nieboże, ciągnie i ciągnie, wyciągnąć nie może. Szczerze, nie mam pojęcia, jakie to, czyjego to jest autorstwa wiersz. No ja chyba wiem. No to moim zdaniem to jest Brzechwa. Ja też myślałam, właśnie Brzechwa Tuwim, bo Tuwima to jest bardzo dużo, więc może faktycznie zaryzykujemy z tym Brzechwą, Filipie, więc tutaj daję Brzechwę, przy okazji kolejna książka. Uwaga, i dowiemy się zaraz. Tuwim co? Znowu! Tu, to jest Tuwim! That's okay! Czy to jest znowu wiersz do prostego człowieka? Nie, chyba, dobra. Kurczę, rzepka. A to nie było to, że to tam było z tym, że dziadek przychodzi, coś tam rzepkę ciągnie, coś tam ten, zanim tam wnuki... Rzepkę i cała... babcia i wszyscy ta. Ciągną... To nie jest ten wiersz? Jagiel? Możliwe, możliwe. Ale nieważne. Lecimy dalej. Tak, to jest wiersz Rzepka, Julian Tuwim. No proszę, popatrzcie widzowie, ile tutaj nie macie na ósmoklasisty egzamin. Wiesz, powiem ci tak, ja miałem prawo tego nie wiedzieć, nie? Ja ale również. Przypomnij, na jakich jesteś studiach. Ale słuchaj, czy ty... Przypomnij! Ale z racji, słuchaj, ale to jest w ogóle po prostu ten... Dobra, ty grasz w Minecrafta, czy ty znasz każdą modyfikację i każdy kod na przykład bloku? Nie, ale ja tego nie, ja tak samo mam prawo do niewiedzy. Dobra, lecimy dalej. Dobra, sterczy w ścianie taki pstryczek. Mamy pstryczek, elektryczek. Jak z tym tryczkiem zrobić pstryk, to się widno robi w mig. Bardzo łatwo pstryk i światło, pstryknąć potem jeszcze raz, zaraz mrok otoczy nas. A jak pstryknąć trzeci raz, znowu dawny świeci blask. Jest to Julian Tuwim, pstryczek. Serio? Czy to jest obronowy? No, wydaje mi się, że tak. Taki jest chyba wiersz. Ta, ale to, że tak ci się obiło uszy i tak usłyszałaś? Ten. No to klikaj przycisk, to jest chyba to. Ta, dobra, wiesz... zgadłaś. Zgadłaś, moje gratulacje i w ten sposób Let's ukończyłaś go! Wielką głowę szkieleta i swój test wiedzy ogólnej, test, prawda, politechniki humanistycznej. Ale jak oceniasz, jak oceniasz moją powiem wiedzę? Ci, powiem ci tak, jakby... Dobrze, w sensie jakby, no nie wiem, dzięki. Co mam tu powiedzieć więcej, no jakby... Więcej no, szczęścia niż rozumu. Wiesz, coś tam znałaś, jeśli chodzi o te wiersze, więc git, na pewno więcej niż ja, ale to mnie akurat nie dziwi. Dziwi mnie to, że nie znałaś wszystkich, bo powinnaś znać. No, tak, oczywiście, bo znam każdy wiersz w ogóle świata, szczególnie z poezji dziecięcej Juliana Tuwima. Powinnaś, oczywiście, w końcu masz już od 3 lat dziecko. Nieważne, widzimy się w następnym odcinku, widzowie, cześć! Ja cię wyrobić ja tak nie na koniec widzę. Odcinka, nie? Że... I ci widzowie teraz, co? Ono ma dziecko?